Możemy teraz przejść do kolejnej części, listu do Tytusa. Pierwszy rozdział, wersety od 10 do 16. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Wersety od 10 do 11 opisują zbuntowanych i nieposłusznych. Wiele takich osób było w zborach na Krecie. Osoby te charakteryzują się buntowniczością. Nie akceptują ustanowionego autorytetu. Sprzeciwiają się i wynoszą ponad wszelki nadzór, który Bóg ustanowił dla utrzymania porządku w swoim domu. Niekarnym, nieokiełznanym gadulstwem, często wyłącznie pewna doza elokwencji maskuje duchową i moralną bezwartościowość tych ludzi. Niepokojące jest to, że mogą przekonać do swych poglądów tych chrześcijan, którzy są nieświadomi, niepouczeni, bądź powierzchowni oraz światowi, i dlatego niezdolni do rozpoznania prawdziwych zamiarów i intencji. Zwodniczością, oszustwem w rzeczywistości osoby tego pokroju są narzędziami szatana, kłamcami, którymi władca ciemności zręcznie się posługuje, aby szkodzić i niszczyć. Te cechy występowały często, zwłaszcza wśród obrzezanych. System oparty na zakonie skutecznie zwodzi świat duchowy, zakładając rzekomą zdolność człowieka do czynienia dobra. Opisani buntownicy nie zdają sobie sprawy z absolutnego zepsucia grzeszników. Nie można dopuścić, aby ludzie takiego pokroju atakowali naukę łaski i wiary w Kościele Bożym. Ich działalność może zniszczyć domy wierzących. Wiadomo, jak niebezpieczna może być sytuacja, gdy głowa rodziny da się uwieść nauczaniu fałszywych nauczycieli i zwodzicieli. Nieraz całe rodziny porzucały zdrową naukę Kościoła Bożego, aby powrócić do reguł zakonu i w ten sposób stawały się narzędziem zniszczenia zamiast służyć budowaniu ciała Chrystusowego. Ludzie ci nauczali rzeczy niegodnych, sprzecznych ze zdrową nauką. I to jest bardzo istotne, żeby to rozumieć, że reprezentowana ta nauka była przez starszych i Tytusa, który był napominany, by mówić o tym, co odpowiada zdrowej nauce. Natomiast ci zwodziciele nauczali dla haniebnego zysku. Czynili to, co nie należy. Odciągali chrześcijan od Chrystusa i prawdy. Ich przeciwieństwem byli starsi, obierani zgodnie z wolą Bożą, niechciwi brudnego zysku. Z kolei krnąbrni, zbuntowani nauczyciele wiedzieli, że ich sfałszowana nauka odpowiada upodobaniom wielu. Świadomie czynili zło, ogarnięci rządzą mamony. Abraham postąpiłby haniebnie, gdyby przyjął dary króla Sodomy.
Podobnie Piotr, gdyby wziął pieniądze Szymona Czarnoksiężnika. Wśród przedstawionych tu osób pokaźną grupę stanowili Żydzi pochodzący z Krety. Kreteńczycy, podobnie jak inne narody, mieli swoich własnych proroków, poetów i moralistów, którzy w swoich dziełach dawali wyraz głębokiej pogardzie wobec współobywateli. Podobną postawę przyjmuje wielu moralistów, gdy podejmują się oceny człowieka. Ich ocena, choć niezbyt pochlebna, jest niewątpliwie bliska prawdy. Problem polega na tym, że krytykują innych, a nie potrafią dostrzec własnych grzechów. Niestety ci ludzie nie popatrzyli na siebie przez pryzmat Bożej prawdy, nie potrafili powiedzieć jak Hiob: kajam się w prochu i popiele. Hioba 42:6. Epimenides, filozof i mąż stanu, wieszcz z Krety, ocenił swych współobywateli 600 lat przed Chrystusem w następujący sposób. Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe, kłamstwo, bestialska złość i obżarstwo, żądze, które chcieli zaspokoić bez pracy i zadawania sobie trudu. Takie przywary mieli Kreteńczycy. I być może do dzisiaj w tej kwestii niewiele się zmieniło. Apostoł przyznaje, że jego świadectwo jest zgodne z prawdą. Epimenides, oceniający krytycznie swych rodaków, miał rację. Jego wypowiedź zgodna była z oceną Bożą. Głosił prawdę, jak mówi list do Rzymian, 1 rozdział, 18 werset. Jak zatem należało potraktować takich ludzi? Karć ich surowo, mówił apostoł do swojego delegata. W drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, 10 werset, pojawia się ten sam grecki wyraz, gdy Paweł mówi o surowym postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa, jakiego udzielił mu Pan, ku budowaniu, a nie ku niszczeniu. Zatem zalecano tu surowość wobec zwodzicieli. Do owego zadania upoważniono z mocą i autorytetem nie starszych, lecz Tytusa, obdarzonego pełnomocnictwem. I to pełnomocnictwo było pełnomocnictwem apostoła. Źródłem jego autorytetu był oczywiście Pan Jezus. Kilkakrotnie Paweł bywał surowy nawet wobec Piotra. Postępował tak wówczas, gdy w grę wchodziła wiara i zdrowa nauka. Niemniej jednak powodem ostrej nagany skierowanej do nieokiełznanych gadułów i oszustów była miłość. Celem napomnień nie było odrzucenie tychże krnąbrnych osób, lecz doprowadzenie ich do duchowego uzdrowienia. Zastosowanie duchowego autorytetu było konieczne, aby doprowadzić te osoby na powrót do rozpoznania prawd wiary. Oczywiste jest, że ów autorytet wykonywany musiał być przy użyciu Słowa Bożego i mocy Ducha Świętego. I nie słuchali żydowskich baśni. Baśnie wzmiankowane są w pierwszym liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 4 werset, gdzie odróżnione są od powiązanych z nimi niekończących się rodowodów. Te ostatnie nie mają nic wspólnego z rodowodami przedstawionymi w Starym Testamencie, lecz są mieszanką żydowsko-spirytystycznych i chrześcijańsko-filozoficznych spekulacji, później przejętych przez otoczenie pogańskie. Żydowskie baśnie, nazwane w pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdział, 7 werset, babskimi baśniami, są wytworem orientalnej wyobraźni, która mieszana jest z nauką Pisma i pod pretekstem upiększenia prawdy szpeci ją i niszczy. Apostoł Piotr nazywa je zręcznie zmyślonymi baśniami. To jest 2 Piotra, 1 rozdział, 16 werset. W analizowanym fragmencie apostoł rozróżnia żydowskie baśnie od nakazów ludzi. Jedne i drugie pochodzą z kręgu żydowskiej kultury.
nakazy, o których mowa, to nie przykazania zakonu dane od Boga, lecz wymyślone przez ludzi przepisy religijne, podniesione do rangi tradycji. I tych właśnie nakazy, których w judaizmie jest niezmiernie dużo. Najczęściej wspomina się o nich w Ewangeliach, gdzie czytamy na przykład o obmywaniu kielichów i dzbanów. Przez tego rodzaju nakazy ludzie odwracali się stopniowo od prawdy, o czym mówi Marka 7 rozdział, 2 werset do 23. Żydowskie micwy, czyli przykazania rabiniczne, pozostawały w kontraście do urzędu apostolskiego Pawła, który dążył do poznania prawdy. 1 rozdział, 1 werset. Dla czystych wszystko jest czyste. Za sprawą dzieła Chrystusa i Ducha Świętego chrześcijanin jest czysty przed Bogiem, o czym uczy nas 1 Koryntian 6 rozdział 11 werset. Jako taki nie może zostać zbrukany jakimkolwiek brudem, a właśnie tej prawdzie przeczyli zwolennicy żydowskich nauk, głosząc swoje nakazy ludzkie. Tymczasem Słowo Boże nazywa nowego człowieka nowym stworzeniem i wzywa nowego człowieka, by podążał w śladach Jezusa. Pan nie mógł nigdy ulec zanieczyszczeniu, ani przez trąd, ani przez jakąkolwiek inną nieczystość. Mógł uzdrowić grzesznika, cudzołożnicę, ale sam nie został przez nich zanieczyszczony. I odwrotnie, na skalanych i niewierzących żadna czystość nie wywiera oczyszczającego wpływu, gdyż zbrukane jest ich wnętrze, to znaczy ich umysł, usposobienie i sumienie. W wersecie 16 opisany jest charakter tych zanieczyszczonych ludzi. Twierdzą, że znają Boga, podczas gdy ich uczynki dowodzą czegoś zgoła odmiennego. Zapierają się Boga. Na podstawie uczynków możemy rozpoznać, czy naprawdę, jak twierdzą, znają Boga. Trudno oczekiwać od nich czegoś dobrego. Są to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni. Warto przyjrzeć się również dobrym uczynkom. W tym krótkim liście mowa jest o nich aż 6 razy. 1 rozdział, 2 rozdział, 3 rozdział w wielu wersetach. Nauka, która nie prowadzi do pobożnego życia i gorliwego wykonywania dobrych uczynków, nie jest zdrową nauką. Jest niezwykle ważne, abyśmy pamiętali o tej prawdzie. I przeciwnie, Bóg nie ma upodobania w praktycznej dobroczynności, jeżeli u jej podstaw nie leży zdrowa nauka. Pierwszy list do Tymoteusza traktuje o zachowywaniu zdrowej nauki w domu Bożym. Często również wspomina o dobrych uczynkach. Bardzo ważny fragment z drugiego listu do Tymoteusza, 2 rozdział, 21 werset, przypomina, że oczyszczenie, to znaczy odłączenie się od zła obecnego w domu Bożym, przygotowuje nas do wszelkiego dobrego dzieła. Niestety, prawda ta nie spotyka się ze zrozumieniem wielu drogich dzieci Bożych. Nieustannie mówią o dobrych uczynkach, chociaż nie uczynili jeszcze tego, co jest pierwszym warunkiem ich wykonywania. Nie oczyścili się od naczyń ku niesławie. Istotą dobrych uczynków jest to, że są one skutkiem świętości i miłości. Jezus, święty sługa Boży, namaszczony Duchem Świętym, chodził z miejsca na miejsce, czyniąc dobro, jak uczą Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. Wszystkie uczynki Jezusa wykonane z mocy Ojca były dziełem miłości. Podobnie było w przypadku Jego uczniów. Życie Dorkas wypełnione było dobrymi uczynkami, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział. To miłość była wewnętrzną siłą napędową jej działalności. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 werset, dobre uczynki przedstawione są jako konsekwencja miłości. Podobnie przedstawiono czyny świętych wdów w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, 10 werset.
W liście do Efezjan 2:10 napisano, że chrześcijanin stworzony jest w Chrystusie do dobrych uczynków przygotowanych przez Boga. Owe dobre uczynki wykonywane są w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 9 werset do 10. Są spełniane ze względu na Pana Jezusa, jak opisuje to Marek, 14 rozdział, 6 werset. Świętych. Dzieje apostolskie 9:36 i wszystkich ludzi, Galacjan 6:10, jednak zawsze powinny być wykonywane dla Chrystusa. Świat nie potrafi zrozumieć dobrych uczynków wykonywanych dla Chrystusa, ponieważ nie zna Pana i co więcej, jest Jego zadeklarowanym wrogiem. Olejek Marii jest głupstwem w Jego oczach, zaś Boża miłość, która kieruje sercem wierzącego, jest dla człowieka, który nie doświadczył narodzenia na nowo, martwą literą, zewnętrznym nakazem. Chrześcijanin, nawet najcnotliwszy, narażony jest na pokusę czynienia zła i musi z Bożą pomocą być chroniony od wszelkiego grzechu. I czytamy o tym m.in. w 2 Tymoteusza 4:18. Złe uczynki są wszak typową cechą wrogów bożych, o czym mówi Kolosan 1 rozdział 21 werset. Martwe uczynki są przeciwieństwem żywych. Ich źródłem nie jest Boże życie zaszczepione w sercu wierzącego. Nie są one co prawda nazwane złymi uczynkami, ale ponieważ ich źródłem jest grzeszna natura nieodrodzonego człowieka, nie mają żadnej wartości w oczach Bożych. I człowiek powinien zostać od nich uwolniony, o czym mówi Hebrajczyków 6 rozdział 1 werset i 9 rozdział 14 werset. Podobnie jak złe uczynki będą przedmiotem wyroku Bożego, który zostanie ogłoszony przed tronem Baranka, o czym czytamy w Objawieniu 19 rozdział 11 do 15 wersetu. Co się tyczy porządku w domu Bożym, to rozpoznać go można po dobrych uczynkach wierzących, a nie po słowach. Wyznanie, nawet najbardziej wzniosłe, nie zmienia faktu, że osoba, która je wypowiada, może być w oczach Boga obrzydliwa i nieposłuszna.